była prawdziwa uczta dla wszystkich fanów zespołu Pink Floyd. W murach Cieszyńskiego Teatru rozbrzmiały wszystkie utwory z albumu The Wall. Tak naprawdę The Wall postanowiliśmy, no w zasadzie już kilka lat temu, ale tak naprawdę poznaliśmy, że gramy około rok temu. Muzycy starannie przygotowali się do wystawienia ściany. Zadbali również o widowiskową oprawę. Naprawdę się postaraliśmy, przygotowaliśmy się do tego koncertu wyjątkowo. Był to nawet jak na nas wyjątkowy koncert, także ogromnie się cieszymy. Publika po prostu dzisiaj no, niemal trzy razy mnie do łez doprowadziła. Niesamowite, niesamowite przeżycie. Przygotowanie tego to jest ogromna praca. To jest chyba nigdy w takim przedsięwzięciu wielkim nie brałem udziału. A będąc jego częścią, będąc twórcą, no może odtwórcą, bez przesady, twórcą jest Waters, ale odtwórcą niesamowite, niesamowite przeżycie. Koncert w Cieszynie to dla Normana Powera spełnienie marzeń, bo jak przyznaje, występ przed własną publicznością to wyzwanie, ale też i ogromna satysfakcja. To jest spełnienie mojego marzenia, zagrać tutaj w tym teatrze, od przedszkola tutaj gdzieś tam chodziło się na jakieś sztuki, mi się zawsze to miejsce podobało. Nie wiadomo, czy właśnie przez ten teatr nie zostałem artystą, bo odkąd pamiętam, zawsze tu chciałem po prostu zagrać i udało się. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Space,